Dzień dobry, robaczki. Szybko, żeby z ciemności i czeluści do was nie mówić, to powiem dzień dobry. Zobaczymy się na stacji, bo lecę po chłopaków. Ja do nich piszę zawsze, jak ja już wyjeżdżam, że wyjeżdżam. I wtedy oni wiedzą, że ja już wyjeżdżam. Taki mamy układ, bo umówiliśmy się pierwszego dnia, żeby byli w pół do, ale ja jestem, wiecie, ja jestem ja. Ja zawsze się jeszcze gdzieś 5 minut zakręcę, więc żeby nie czekali za mną, to opracowaliśmy lepszą taktykę. Dzisiaj krótki dzień, bo wpadniemy tam maksymalnie do 9, 10, 11, 3 godziny będziemy, max. I musimy spadać, bo ja mam samochody do pozaprowadzania tutaj na MOT, więc no, sprawdzimy naprawę tego prysznica. Ja zdążę zrobić silikony, prawdopodobnie dookoła, jeżeli wszystko będzie tam ok z tym trejem. Zresztą nawet gdyby nie było, to i tak silikony zrobię, będę mógł je już wycinać. No i tyle. I dzień dobry. Martwię się o moją sąsiadkę, słuchajcie. Ona znowu rozkręciła klamkę z tyłu. Jej siostra zabrała kartkę stamtąd i to jest problem. U ludzi z demencją, słuchajcie, musicie zostawiać wiadomości. Ja to zauważyłem, spraktykowałem to już jakiś czas z nią i to działa. Więc jak zostawicie jej wiadomość, nie dotykaj. Albo weź klucz, albo zadzwoń, albo... No, takie wiecie, no, jakieś wręcz rozkazy, nie? Że żeby tego nie robiła, to ona wtedy tego nie dotyka. Ona wtedy to pamięta, ona wie, że tam klucze, ona wie, że tam termostat, bo na przykład z termostatem była taka historia, że ciągle przestawiała albo wyłączała boiler, więc jest kartka, nie wyłączaj, nie dotykaj. No masakra, słuchajcie, także boiler działa, temperatura działa, zamek znowu rozkręcony. Ona całą noc dzisiaj, widzę, chyba się kręciła, bo ja też w nocy wstawałem ogólnie tak jakoś, nie wiem, dzisiaj spać nie mogłem, przebudzałem się kilka razy, ja już wiem dlaczego, bo jest pełnia, albo prawie pełnia, nie wiem, trzeba było sprawdzić w kalendarzu, ale ogromne słońce jest z samego rana, mówię, ekstra, super, bardzo ładne słońce, i ten... I ogólnie to tak miałem wrażenie, że ona jednak znowu nie śpi, nie? Północy, bo światło pozapalane w całym domu. Ja, wiecie, też uważam, że osoba z demencją nie powinna do końca być sama w domu. To nie może być tak, że raz w ciągu dnia przyjedzie ktoś, żeby ją sprawdzić. To i tak dobrze, że w ogóle ogarnęli ten system w ten sposób, że ktoś faktycznie z tych opiekunów tam państwowych przyjeżdża i sprawdza. Ale na dłuższą metę ona wcale nie ma lepszego stanu z dnia na dzień i no i to nie jest okej. Uważam, że ona nie powinna być sama, nie? Bo ona nie wie, co jest grane. Ona zapomina o tym, o tamtym. Ona się kręci, ona się gdzieś, wiecie, lokuje w tych swoich myślach. Kurde. Masakra. Więc poszedłem do niej wieczorem wczoraj. Naprawiłem tam, sprawdziłem tą klamkę, bo ona już była skręcona przez tego męża tej siostry, oni pojechali do Londynu, wszystko ok, kartka, wszystko ok, czyli jedna kartka działa, termostat jej przestawiłem w inne miejsce, bo stał na samej górze i temperatura tam była najwyższa, więc na dole było chłodniej, przestawiłem na dół, żeby tą temperaturę czytało z dołu, żeby w tym domu faktycznie było ciepło. Sprawdziłem, czy piła wodę, porozmawiałem z nią chwilę, taka wiecie, nie porozmawiacie z nią, bo ona, nie wiem, taki gdzieś pogubiona jest, no. Co chwila przeskakuje tam gdzieś indziej. Powiem wam, że szkoda mi jej, bo ja ją już znam od jakiegoś czasu i za każdym razem tam pukałem do tego okna, albo przychodziłem do niej, albo coś pomagałem, a jak nie krzaczek, to coś, to garaż, to drzwi, to jakieś, wiecie, no głupoty, różne rzeczy robiłem. I czuję się trochę też odpowiedzialny, nie? Odpowiedzialny za to, żeby ona tam nie była sama w domu. Więc dzisiaj znowu do niej zapukam. Ja codziennie ogólnie do niej pukam. Codziennie u niej jestem, słuchajcie. Żeby sprawdzić, co u niej. Czy wszystko w porządku, czy na pewno i tak dalej.
powiedziałem jej, że jakby coś się działo, to ma mi ma do mnie zatelefonować i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, no tak, takie życie, nie? Pamiętajcie, nie zapominajcie o sobie po prostu, czy to obcy człowiek, czy rodzina, to trzeba, wiecie, sobie pomagać. Lecę, zobaczymy się za chwilę z chłopakami na kawie, na stacji benzynowej. Także miłego dzionka wam wszystkim życzę i do zobaczenia. Ciao, ciao! Dobra, słuchajcie, zanim jedziemy, to jeszcze wam pokażę słoneczko, bo jest właśnie tam. Klimacik, o czym rozmawiamy, że jest przepięknie, słuchajcie, z samego rana tutaj. Tu jest wjazd przepiękny, słuchajcie. I ja myślę, że ja tu maluszkiem przyjadę kiedyś. Ta mgiełka w ogóle, wiecie, robi show, nie? Także fajnie by było porobić fajne foty właśnie w takim plenerze. Może niekoniecznie tu, ale w takim plenerze. Taka właśnie alejka, drzewa, mgła. Zajebiście. Poprawiamy tablicę, żeby stała bardziej. Musimy chwilę poczekać, bo brama otwierana jest od 8. Miała przynajmniej być, więc nie będziemy ich pośpieszać. I dopiero tam wjedziemy. A plan się urodził taki, że jesteśmy tylko do 11, bo później wracamy do domu. Zajmiemy się tym przed domem, bałaganem do końca. I samochody muszę na MOT zaprowadzić. Kamil zamęczy nas muzyką, zobaczcie, kurwa. Siedzi taka trójca. To jest nasze nagłośnienie ogólnie. Także dzieje się, słuchajcie. Ej, tą kamerę tu powinienem umieścić, tu gdzieś. Ja i tak dostaję. Albo gdzieś. Czeka, ona by ściągała tak razem nas? Ściągałaby. Tu trzeba było taki stojak zamontować. Miś by nam. Zobaczcie, jaki piękny miś tutaj jest. Co to za muza? My tu czekamy w oczekiwaniu na godzinę 8. Znaczy już jest 5 po, ale nie śpieszy nam się jakoś. Damy jej przebudzić się, nie? To jest takie elektro bardziej. No, takie, nie wiem. Ale takie bardzo, bardzo takie tanie, jakby. No tak, tandeta. Tandetne wręcz, no. To jest jakby. W takich latach starych, jak takie, grali na tych. No, przypomina mi się takie stare, wiesz, pianinko, na baterię. No, i jest taki zakręcony dzieciak, który ma 8 lat i myśli sobie, że stworzył jakieś arcydzieło muzyczne, nie? Tak, tak. A później to słuchasz po latach i słuchasz tylko ten taki stały bit, co był na guziku. Ta perkusja. Cykacza, no. Czyli tak w sumie to on tylko gra te ty i zostawia na chwilę. Niech się dzieje co chce. Prosty bardzo, no tak jak mówisz. Casio, nie, co to było? To były Casio? Pianinka? Casio, kiedyś bardzo było Casio poprawne. No chuj, czarne takie, no. Ładne. Jezu, co my żeśmy potrafili tworzyć na tych pianinkach, nie? Mama mi kiedyś kupiła. Gdzie są te kasety? Od razu wam powiem, że nagrywałem poezję śpiewaną przez wiele lat. Na gitarze podstawiałem muzykę, swój głos pod wiersze znanych naszych tam pisarzy. Ja nagrywałem to na kasety, słuchajcie, i tych kaset miałem kilka, ale w tym całym bałaganie tylu przeprowadzek, to już nie wiem, czy te kasety są u mnie w biurku, czy gdzieś w garażu, czy coś, ale sprawdzić to teraz, to nawet nie mam sprzętu, stary. No, ja mam kasetę. Bo tak to bym wziął, włożył, sprawdził, nie? Nie mam, naprawdę nie wiem. Mam Walkmana, który jest gdzieś tam schowany u mnie, taki no, taki w ogóle zajebisty Walkman w skórzanym etui w ogóle mam, z Soniacza. Człowieku, to za wiele, wiele lat to on będzie taki kurwa rarytas za duże pieniądze. Ja pamiętam za pierwsze zarobione pieniądze kupiłem go w Szwecji w jakimś elektronicznym sklepie, nie? To wszędzie, gdzie tylko nie byłem, słuchawki, kabelek, no i ten kabelek, urywający się gniazdo. Przecież to była plaga, stary. No. Ktokolwiek wymyślił słuchawki na Bluetooth, to jest fantastyka naukowa dla mnie. No raczej, kurwa, właśnie mam dwie pary w domu słuchawek, które właśnie... A ten kabelek zawsze coś działo, albo rozkręcałeś to, zakręcałeś, próbowałeś tam naprawić. Obydwie pary mają wymienione końcówki i się znowu zepsuło. I od razu oczywiście przypomina mi się następna historia. Mieliśmy takiego ziomka, który chyba lekko był kopnięty u mnie w mieście. I on chodził ze słuchawkami białymi. Kabel zawsze musiał być na kurtce oczywiście, żeby pokazać, że on ma gdzieś słuchawki, gdzieś lecą, bo Walkman to w tamtych czasach to było coś. Ta. To tak jak telefon taki stojący w tym etui, pamiętasz? Tak. Jak się telefony nosiło? Kurwa, jak I słuchaj, i przyłapaliśmy tego typa raz, że on wcale żadnego Walkmana nie ma. Że ten kabel jest tylko w kieszeni. O kurwa, to jest dramat. Także słuchajcie, możecie kupić sobie najlepsze słuchawki na świecie i udawać, że macie sprzęt. Zobaczcie, jak jest pięknie.
chodźcie. A, piesek poszedł, bo one tak leżą pod tą bramą w ogóle, kładą się, słuchajcie, i patrzą, kto tutaj jest, nie? One się kręcą teraz za bramą. Także lecimy, słuchajcie, do 11 jesteśmy, idę sprawdzić ten prysznic najpierw. Zobaczymy, czy moja praca została wykonana poprawnie. Puszczę wodę. Zobaczymy za chwilę, będzie sprawdzian. Let's go. Dobra, to się nagrywa? Nagrywa. Chwila prawdy. Także akurat słoneczko ładnie nam osusza. Słuchajcie, sprawdziliśmy sobie okienka. Czyścimy rynne, czy Adrian czyści. Adrian, jedno takie pytanie mam. Ty tą lampę malowałeś na czarno tam? Nie. Ten czujnik? Nie. No taka czarna była? Tak. Bo dziadek się pytał, czy da się to odciąć, czy to... Ale musiałbym tam w sumie wejść, nie? Zostawiam na razie ten temat. Nie? Trzeba będzie sprawdzić najpierw, czy tam nie ma prądu. Więc co, okienka. Ogólnie chata zmienia się z automatu ładnie. My i tak te nowe okna zdecydowaliśmy teraz z Adrianem, że te drewna, bo to okno nie jest całe wymienione, jest tylko środek aluminiowy, a reszta drewna jest nowa, co prawda, żeby zachować jakby taki wizerunek tego wszystkiego podobne, ale jest to drewno, więc my te drewno też od razu przelecimy, żeby było wszystko pięknie. No i co? Kamil jest już tutaj, więc czy on już te też pomalował? Tak, te też pomalował. Te malował? Nie, tego nie malował. Czyli tak, to skończy, to ma do pomalowania i tak naprawdę już jest na końcu mety. No, te są w najlepszej kondycji okna, powiem wam szczerze, bo one są tak, nie wiecie, od dobrej strony tak naprawdę. Nie były tak zniszczone. Najgorsze okna chyba były tutaj na tym szczycie. Ale poza tym jest ok. Do czego są te schowki? I don't know. Im dłużej tu jestem, tym więcej takich ciekawych rzeczy odkrywam. Ty, co to jest w tych schowkach tam? Drewno. Drewno? Do czego? Czyli jest, wiesz, pod tym w ogóle, bo jak mam na to wyjście, to tak... To studnia jest w ogóle. Dobra. Co, do kominka drewno? Tak. A, tu i schowki sobie porobili. No. Aha, no dobra. Dobra, no to lecimy z tym, słuchajcie. Idę sprawdzić prysznic. Pokażę wam, co ja tam umodziłem wczoraj. Więc to w ogóle, słuchajcie, jest jakaś specjalistyczna firma, która montuje tego typu szyby z Brighton. Nie wiem. Tak sobie wymyślili. Dobra. Wbijamy się do środka. Ja wam powiem, co tu się wydarzyło. Więc tu się wydarzyło. Tu ciekła woda, słuchajcie. Teraz to jest tak trochę silikonem, ale to nie jest problem. Ten trap się odkręca, więc ktokolwiek tutaj naprawiał tą łączkę wcześniej, taka była, to najprawdopodobniej sobie to przekręcił i włożył z powrotem, bo tej płyty nie zdejmował. Ja zdjąłem tę płytę, okazało się, że jest przeciek, więc wyszło, że ta jego naprawa nie miała sensu. Do tego uszkodził sealant, który był tutaj. Odkryłem wodę na koniec wczoraj tutaj, w tej stejnie, widzicie? Bo ta woda sobie po tym suficie wędrowała w dół i zdjąłem tą płytę i się okazało, że tutaj też kapie. Więc wyciąłem to, wstawiłem nową rurę, zasilowałem, powinno być ok, ale to za chwilę sprawdzimy. Poza tym muszę wyciąć wszystkie silikony u góry w tej łazience, bo mam takie wrażenie, że te przecieki, które tutaj są, widzicie? To też się nie pojawiły bez przyczyny. Ale to już łazienki nie będziemy całej robić, nie? Nie? Mamy zamiar tylko ją naprawić do takiego stopnia, żeby tu nie zalewało, bo ona i tak nie jest regularnie używana. Ale jakby chcieli ją zrobić, to już teraz trzeba było zerwać podłogę i zrobić od nowa. Sprawdźmy to. Słuchajcie, ja myślę, że na silikon to też już przyszedł czas, słuchajcie. Ogólnie czarno za silikonem, dziury. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jakie czarne wszystkie. Oczywiście, zobaczcie. Jaki mold za silikonem. To znaczy, że woda się tam dostawała bardzo mocno. I no i co? I to był potencjalny też przeciek, tak naprawdę. Zobaczcie, co tu się dzieje. To też jakby wygląda, jakby ktoś dokładał silikon wcześniej. Widzicie czarne?
To znaczy, że jest tam mold. Zobaczcie, co się tu w rogu dzieje, jak jest czarno. Także ktoś tu był, ktoś próbował to ratować, ale zamiast oczyścić z silikonu, to po prostu dołożył. Dołożył jakieś nowe. Zobaczcie. O, to jest takie, to się nawet słabo... Zobaczcie, jak nożykiem je dotknąłem. Zobaczcie. Co to za silikon jest? On się w ogóle nie trzyma. O. O, ta heliskowina. To na co ten silikon tu był? Tak czy siak, takie czarne miejsca to już nie jest dobry znak, powiem wam szczerze. Bo tam pod tą płytką to też jest pewnie czarno. Także ja muszę to wszystko ładnie oczyścić, tam odkurzyć i upewnić się, że naprawdę tego silikonu tam nie brakuje. I tak po całości tutaj. No, ogólnie, jeżeli silikon wygląda w ten sposób, no to już jest dramat. Dobra, lecimy z tym. No jest ubaw, słuchajcie. Zobaczcie, jak płyteczki pięknie podocinane. Tak ktoś to po prostu uszczelniał za pierwszym razem już z silikonem i to grubo. Później dołożyli sobie. Zobaczcie, ja wyciągam drugą warstwę silikonu właśnie. Zobaczcie, w jakim to jest stanie, nie? Nawet nożykiem nie trzeba podkaczać. Szok po prostu. To jest szok. Nic. Dobrze, że tu jestem, nie? Dobra, słuchajcie. Silikon spod szyby wyjęty i ta sama historia. Ogólnie tam czarno aż było pod tą szybą. Tutaj czarno w ogóle w rogu to jest po prostu tam. To na pewno się coś na ścianie grubego dzieje. Idę po odkurzacz. Muszę to odkurzyć. Jeszcze raz to przelecę. I wszystko zrobię białym, tak naprawdę, przez screenie zrobię setem przezroczystym, ale przezroczysty, biały, także za chwilę będzie job done. Słuchajcie, raczej tego nie zasiluję, nie zdążę dzisiaj, bo już jest pół do 11, a tak naprawdę im bardziej się tutaj pochylam, tym więcej widzę, powiem wam tak. Więc ja nie mogę się z tym pośpieszyć, nie chcę tego zrobić, jak to zrobił już jakiś tam pan Janek, nie urżając żadnych Janków, ale nie może być tak po prostu. To trzeba dokładnie przelecieć, odkurzyć, zobaczcie, co tu się dzieje. Nie chcę zrobić takiego tak zwanego top coata. O. No bo będzie słabo, nie? Ja myślę, że ta posadzka opadła trochę, powiem wam, bo... Znaczy, odcięcie tych płytek to też jest idealne, nie? To trzeba przyznać, że ktokolwiek tu był płytkarzem, to chyba zębami je ciął. No ale to już nie moja bajka. Jeden robi lepiej, drugi gorzej, ale mi się wydaje, że po prostu zwyczajnie podłoga opadła, bo też drewno wyschło, zalewane było kilkukrotnie, silikon już puścił. Więc ja muszę wcisnąć go ładnie, nie tylko położyć, tylko na zewnątrz, aby to uszczelnić we właściwy sposób, jak najmocniej się da. Dobra, słuchajcie, oczyściłem tyle, ile mogłem, ale nie podobają mi się takie rzeczy. Słuchajcie, tu jest pęknięta normalnie, wiecie, to jest pęknięte. Tu jest mozaika pęknięta, tu jest pęknięta mozaika, tu jest pęknięta mozaika, tu z tego roga. Ja kupiłem taki sealant, słuchajcie, z TikToka i nie wiem, czy ja tym nie przesmaruję, wiecie, bo żaden silikon tego nie uszczelni, tego pęknięcia, a ja kupiłem taki magiczny środek i nie wiem, czy ja tego nie zrobię, wiecie, idę się zapytać od jednak, gdzie on jest. Dobra, słuchajcie, pokażę wam, co tutaj zostało użyte. Ja kupiłem to na TikToku, więc przetestowałem to już w kilku miejscach, to się nazywa Invisible Waterproof Agent. To trzeba zostawić, słuchajcie, na kilka godzin, żeby to się utwardziło. I takie miejsca,
To jest, nie musicie tego robić. Ja tylko wam sprzedaję to co tipa, którego ja już zauważyłem. To wysycha, robi się bezbarwne, ale te mikropęknięcia, oczywiście musicie to wbraszować. One tam się zaleją. Co nie? Tu zobaczcie, tu. I to wszystko będzie bardziej protected. Zrobi to taki kołcik, wiecie, na płytkach. Nie jest to śliskie, nie robi się jakieś dramatyczne, więc po kilku użyciach wody normalnie można spokojnie po tym chodzić i się nikt tu nie wywróci. Także taki mały tip. Wyobraźcie sobie produkt z TikToka. Ale, no co mam zrobić? Mam zerwać to? Mam zerwać tą pozadkę? No nie. Więc ratujemy. Słuchajcie, ja w ogóle z tym dziadkiem przejechałem się tym Land Roverem. Zabrał mnie tam na pole, żeby wyciąć łańcuch. To wszystko jest nówka sztuka. Ten DB coś tam 12? Tak, Aston Martin. No. To jest 12 teraz? On ma najnowszego? Czy... A o Astonie Martinie mówisz? Tak. Czy... No jechałem tym Land Roverem, ale to pytałem o tego Astona i mówi, że to jest DB 12. A, no to widzisz. Coś tam wiecie. To mieli wcześniej inne auta. Starsze w takim razie. Ciekawy jestem ten Rolls Royce, który tam stoi. Który jest rok. O, też pewnie nowka. Ale powiem ci, te Land Rover jest piękny w środku. Ciekawe jak tamten wygląda. Gadżetów milion, nie? Kamera jakaś w ogóle, milion kamer. Cofał i miał, widać było jakby ten samochód był pod nim. Jakby był dron nad samochodem. Ja mówię, gdzie jest jak ta kamera? Mercedesa, jak Mercedesa, też takie coś jest, że jak zobaczył, mówię, kurwa, jak to jest zrobione. Co tu się dzieje? Mówię, ja i tak wiesz, amazed byłem, a on się cieszył tylko, nie? Nie, no ma się z tego chłop cieszyć, wiesz, życie ma kurwa dobre, naprawdę, nie? Żeby tylko mu zdrowie dopisywało jak najdłużej. Naprawdę, w porządku, taki był w ogóle miły, bo bardzo dla mnie, nie? I tam zagadywał i ten zadawał pytania, taki... Bo normalnie, wiesz co, czasami się spotkasz z ludźmi, mają hajs, mają ci w dupie, wiesz. Tak, też dzień ma każdy, nie? Może mieć kurwa po tydzień nawet chujowy. Dobra, jedziemy teraz do mnie. Do Polaczyńskiego. Nara. Jak myślicie, co będę jadł? Zrobię wam smaka. Na maka. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy do domu, jest pięknie. Wpadliśmy na pomysł, że zrobimy to ładnie slippersami, będzie super. Zrobimy ze slippersów schodki. Co? Kamil, brałeś worki? Kamil parsknął. Brałeś worki? Czyli co, nie masz worków? Hello beautiful people, how are you? Co tam słychać w wielkim świecie? Napiszcie w komentarzu, co tam słychać w wielkim świecie. Opowiedzcie jakieś historie ciekawe. Filmów nie oglądam, ale komentarze czytam, więc piszcie. Miłego dnia, poranka, kiedy tylko to oglądacie. Nara. Unboxing. Czuję, że tam będzie śmierdzidło. Z TikToka oczywiście. To jest takie Mango TV teraz, słuchajcie, TikTok, jakbyście nie wiedzieli. Tam wszystko można kupić, tam pojawiają się wam jakieś te i mówicie, o, fajne, to ja też chcę. I nie wiem, nie widziałem tych perfum, nigdy ich nie próbowałem, ale pan powiedział, że są zajebiste. Dolce Gabbana. No, Dolce Gabbana for men jest napisane. To oryginalne? No, raczej nie, mam nadzieję. Zaraz zobaczymy, jak to się pachnie. Wszystko jest oryginalne teraz. Nigdy już nie wiem już, co jest oryginalne, co nie. Wierzę w to, że... To za 100 pewnie. Nie. 15 funtów. Ale miałem jakieś 7 funtów, ale zawsze tak? Fajna... Nie. Taka buteleczka fajna, co? No. Ciekawe, jak to pachnie. A podobno nie wstrząchuje się perfum. Już to zrobiłem. Psiki niech powąchają. O, pierwszy raz były psikane, nie były psikane wcześniej. Wypróbujemy je na lokalsach. Powiedzą, Jezus, chłopie. Nic nie czuć. Nic nie czuć? Nie czujesz?
Masz zapchany nos. Szczerze? Nie, no ładnie pachną. Ładnie, ładnie. Uuu, Rafał będzie pachniał. Dobra, słuchajcie moi drodzy. Po slipersy przyjechałem. Są brązowe i zielone. Chcę brązowe. Jak są w tej samej cenie, biorę brązowe. Dobra, słuchajcie, slipersy mamy, zaraz wam je pokażę, śruby. Teraz długie wziąłem takie 150, 300. Wracamy szybko i musimy odstawić auto, może zdążą mi zrobić AWT. Jedno auto załatwione, teraz van pojechał. I małą naprawę mam, od razu przy okazji się umówiłem. Jakaś osłona jakiegoś jointa. Więc stwierdziłem, dobra, to zróbmy od razu. W środę dopiero. Chłopaki już kończą przygotowywania, za chwilę będziemy ustawiać slipersy. Nie wiem, czy ich nie poproszę, żeby zostali z godzinę dłużej. Byśmy mieli to zamknięte, nie? Zobaczymy. Dobra, zobaczcie, co się dzieje. Lapka jest wybijona. Chłopaki lecą ze slipersami. Mniej więcej już pewnie widzicie, co jest kaman. Więc ustaliliśmy, że to jest wysokość początkowa nasza, no bo tu musi być stopień. Stopień będzie na 15 cm maksymalnie wysoki, no bo tu mamy dyszkę, płyta 5 cm, ciach. Zrobimy ramkę najpierw. Taką sobie tu już ustaliliśmy od tych słupków. Później zrobimy stopień trochę wyżej, położymy na płasko slipersa, to zobaczycie. Tu przy okazji prawdopodobnie powstanie doniczka. Tylko teraz to już nie wiem, czy doniczka przodem, czy doniczka tyłem. Ale to będziemy myśleć. Myślę, że tam pójdzie kamień, a doniczka pójdzie z przodu. Będzie ona tak jakby otulała cały dom. Więc na wysokości tego pierwszego stopnia będzie doniczka dookoła. Doniczka dookoła. Będzie pięknie, słuchajcie. Także właśnie o to chodzi. To będzie taki improvement. Bo to, co tu było, no to było dramatyczne. No wiadomo, że mamy syf dookoła, ale my to posprzątamy. Będzie super. No, inaczej. Słuchajcie, jedziemy na basen z młodym. Chwilę dłużej dzisiaj tu zostajemy. Proszę pasy zapiąć z tyłu. I wracam i wam pokażę. Słuchajcie, moi drodzy, piękni parafianie. Van nie przeszedł MOT, więc jutro nie jedziemy vanem. To ja, Rafał. Pokażę wam, od kolega odjeżdża, bo się bramę odebrał. A ja spróbuję wam coś naświetlić. Nie wiem, ile to pokazuje. To słabo, bo to ciemno jest, więc możecie w ogóle już nic nie widzieć tym GoPro. Ale możecie mi uwierzyć na słowo, że są slipersy porobione dookoła. Widzicie? Tu zrobiliśmy ramkę wejście do domu. Slipers poszedł dookoła. Tutaj również. Na razie moje doniczki sobie stoją. I ogólnie rzecz biorąc, mamy pierwszy zarys. Na to pójdą slapy, więc będzie wszystko pięknie. I zrobimy doniczki, powiem wam szczerze. Więc będę musiał kupić dwa dodatkowe slipersy, aby to zrobić. Później już tylko kamień, kwiatki. Job done. Ja się z wami już żegnam. Miłego wieczoru, dnia i poranka. Wam wszystkim życzę, kiedykolwiek to oglądacie. Do zobaczenia. Ciao, ciao.